Hej, tu Karolina. Witajcie w ulubieńcach kwietnia. Jak pewnie wiele z Was wie, kwiecień był dla mnie miesiącem szczególnym, ponieważ wyprowadziłam się do Berlina i stąd też udało mi się zebrać dla Was całkiem długą listę inspiracji z przeróżnych dziedzin. Jak zawsze zaczynamy od urody i dzisiaj będą to dwie rzeczy z kategorii pielęgnacja. I pierwsza z nich jest to olejek do makijażu, czy też olejek do mycia twarzy, bo tak jak wiecie, ja myję twarz dwufazowo, czyli najpierw olejem, a potem produktem na bazie wody. W tym miesiącu po raz pierwszy korzystałam z olejku marki Nakomi. Jest to marka niedosyjąca na zwierzętach, jest to produkt wegański i postanowiłam o nim wspomnieć w dzisiejszym filmie, ponieważ jest to produkt drogeryjny, który ja kupiłam w Hebe i jest to produkt niedrogi, bo on kosztuje 20 kilka złotych, więc w porównaniu z tymi bardziej ekskluzywnymi olejkami, które są naturalne i świetne, na przykład ten, którego używałam poprzednio z Recibo, no to ten znakomi tutaj wyróżnia się właśnie niską ceną i nieco większą dostępnością, także u mnie sprawdził się bardzo dobrze i mogę Wam go polecić. Drugi produkt pielęgnacyjny to peeling enzymatyczny. Ja przekonałam się w tym miesiącu do peelingów enzymatycznych, ponieważ moja kosmetyczka powiedziała, że z uwagi na to, że mam tendencję do jakiejś tam niedoskonałości na twarzy, to lepiej dla mnie będzie używać peelingu chemicznego, czyli enzymatycznego, a nie tego fizycznego, mechanicznego. Różnica polega na tym, że ten fizyczny, mechaniczny to jest taki, jaki jest nam chyba najbardziej znany, czyli zawierający różne drobinki, gdzie my mechanicznie rzeczywiście tę skórę nacieramy i pozbywamy się tego ale właśnie przez to, że czasami coś mi na cerze wyskoczy, to ja przez to podrażnianie, pocieranie rozprzestrzeniam te wszystkie zarazki, mówiąc bardzo prostym językiem, po twarzy i przez to może to powodować, że więcej wyprysków nam wyjdzie. Także przynajmniej ja to tak zrozumiałam jako osoba, która się na tym nie za bardzo zna, w związku z czym lepiej jest używać tego enzymatycznego, chemicznego, wtedy nakładamy go na twarz, zostawiamy go na te 5-10 minut. Ten, którego ja używam, nazywa się Beauty Activate i naprawdę po nim skóra jest odżywiona, jakby cała warstwa niepotrzebnego, starego naskórka z niego zeszła, a nie trzeba było nic wcierać, żadnych granulek, drobinek i no mówię Wam, ten produkt naprawdę bardzo pozytywnie mnie w tym miesiącu zaskoczył. Lecimy dalej do mody i nie mam dla Was ani konkretnej marki, ani konkretnego ubrania, ale moim ulubieńcem jest akcja Fashion Revolution. Kto oglądał mojego weekly vloga, ten wie i osoby z Instagrama, z Facebooka również, ale miałam przyjemność być częścią akcji Fashion Revolution Polska. Generalnie Fashion Revolution to jest inicjatywa na cały świat, która polega na tym, żeby zwiększać świadomość ludzi w zakresie tego, jak działa przemysł odzieżowy i skąd pochodzą nasze ubrania. Ich taki hashtag przewodni to jest Who Made My Clothes, czyli publicznie pytamy marki, kto dokładnie uszył moje ubrania. Wtedy zwracamy uwagę na to, jak wygląda ten cały łańcuch i niestety z jak bardzo niesprawdzonych i nie najlepszych źródeł pochodzą nasze ciuchy. Chodzi tutaj oczywiście przede wszystkim o warunki, w jakich powstają warunki pracowników fabryk. Tak jak wspomniałam, miałam przyjemność być częścią tej akcji na skalę polską i podzieliłam się historią dwóch wyjątkowych rzeczy w mojej szafie. Możecie zobaczyć na Facebooku Fashion Revolution Polska. Zachęcam Was w ogóle do odwiedzenia tej strony i do poczytania o całej inicjatywie. Wiem, że jest wiele z Was, które interesują się etyczną modą, ale też uważam, że każda osoba, nawet niezainteresowana, powinna, taka jest moja osobista opinia, ale należałoby chociaż trochę poczytać o przemyśle odzieżowym, bo jest to dosyć rzadko poruszany temat, ale mam nadzieję, że dzięki inicjatywom takim jak Fashion Revolution będzie to coraz częściej na językach i konsumenci zaczną zwracać większą uwagę na to, skąd pochodzą ich ubrania. Teraz ulubiony dział wszystkich, czyli dział jedzenia i muszę powiedzieć o rzeczach, które pojawiły się na moim talerzu w 99% przypadków. Ja potrafię być naprawdę nudna i monotematyczna, jeżeli chodzi o jedzenie, ale cały kwiecień upłynął pod hasłem batatów pieczonych w całości,
mojej sałatki ze wszystkim z dressingiem tahini oraz domowego hummusu. Jeżeli chcecie poznać więcej szczegółów, zapraszam do moich weekly vlogów, bo tam pokazywałam w kółko te rzeczy. Także nie jest to absolutnie nic szczególnie odkrywczego, ale ja tak mam, że jeżeli jakiś smak mi się spodoba, to jem to tak długo, aż będę miała tego dosyć, albo po prostu już do końca życia, bo są rzeczy, które mi się po prostu nie znudzą. Także bataty, sałatka z tahini i hummus na zawsze. Ale kolejny ulubieniec jedzeniowy to będzie ryżanka kokosowa z Mixit. Podbiła ona moje serce jako najszybsze i najpyszniejsze śniadanie. Na stronie skomponowałam sobie tę ryżankę w taki sposób, że wzięłam ryżankę, która jest zrobiona z ryżu. Wow! Szok! Z ryżu i z mleka kokosowego w proszku. Dodałam ulubione dodatki, takie jak wszelkiego rodzaju orzechy w moim przypadku, ale możecie też dać owoce. I zalewamy gorącą wodą tę naszą kaszkę. I słuchajcie, śniadanie jest gotowe. Autentycznie 20 sekund, dodajecie może ulubione owoce, jakieś masło orzechowe, co tylko chcecie. I jest przepyszne śniadanie, zdrowe i szybkie. Także ja przepadłam. Teraz czas na dział fitness, który jest u mnie bardzo rzadko poruszany, bo jak wiecie, ciężko mi znaleźć aktywność fizyczną, która sprawia mi frajdę, ale w tym miesiącu mi się udało i jestem zachwycona, bo chodzę na zajęcia jogi w parku. Pierwszy raz byłam z moją przyjaciółką Kasią, która mnie odwiedziła. Buziaki Kasiu. Było super i zakochałam się. Po pierwsze, jesteśmy na dworze, jest przepiękna pogoda, świeci słońce. Po drugie, yoga to jedna z tych rzeczy, które naprawdę lubię. Także bardzo się cieszę, że mogłam połączyć te dwie rzeczy i spędzić miło czas parę razy w tym miesiącu. Ale teraz od maja mają już wchodzić regularne zajęcia w parku, także jestem przeszczęśliwa. A słuchajcie, znalazłam je na stronie meetup.com. I tam możecie sobie wpisać wybrane dowolne miasto i ludzie spotykają się, robią razem różne rzeczy. To nie musi być yoga, to mogą być wszelkiego rodzaju kluby, książki, czy jakieś zajęcia sportowe, malowanie, gotowanie. To też muszę sprawdzić. Także moim zdaniem naprawdę świetna platforma, która zrzesza ludzi o podobnych pasjach. U mnie była to yoga i jestem zakochana. Jeśli chodzi o dział kultury, chciałabym podzielić się z Wami serialem w tym miesiącu. Bardzo, bardzo ubolewałam, ponieważ skończyłam Peaky Blinders i strategicznie podeszłam do tej kwestii, bo zanim skończyłam oglądać ostatni sezon, to zaczęłam oglądać nowy serial, co zawsze jest ciężkie, jak wiecie, kiedy nie znam żadnych bohaterów i kompletnie nas nie obchodzi, co się dzieje, ale trzeba przez te pierwsze dwa odcinki przebrnąć i potem jesteście już w tym nowym świecie, tak też stało się u mnie, oglądam The Crown. Chciałam wybrać coś z Netflixa, bo kupiłam sobie Netflixa i to była najlepsza decyzja, bo serial jest świetny, przepięknie zrobiony, dobry aktorsko i przede wszystkim bardzo ciekawy. Przy okazji można się dowiedzieć sporo rzeczy z zakresu historii, polityki i kultury, a ja lubię połączyć przyjemne z pożytecznym, bo nie chciałbym się czytać na ten temat, a za sprawą serialu mogę się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy na temat rodziny królewskiej, wokół której jest wiele takich mitów i my też mamy pewne wyobrażenie rodziny królewskiej, a to się okazuje, że to są zupełnie normalni ludzie i z mojej strony jest to bardzo, bardzo ciekawe, żeby właśnie przez ten serial dowiedzieć się nieco więcej o tym, jak funkcjonuje ta warstwa społeczna, można powiedzieć, ta rodzina. I jeszcze kilka chwil na muzykę. W tym miesiącu wyróżnienie należy się George'owi Ezrze. Boże, czy ktoś kiedykolwiek odmieniał to nazwisko? W tym miesiącu ulubieńcem jest George Ezra i jego nowa płyta Staying at Tamara's, która jest przepiękna. Ja George'a poznałam na Openerze, brzmi jakbyśmy byli lepszymi przyjaciółmi, ale pierwszy raz usłyszałam go oprócz tam dwóch piosenek, które znali wszyscy. Na Openerze jest przeuroczy, potem w Madrycie słuchałam go na okrągło, a teraz wyszła jego nowa płyta, moja ulubiona piosenka to jest Shotgun, którą naprawdę uwielbiam, ale też fajna jest chyba Get Away. Ale ogólnie cała płyta jest moim zdaniem fantastyczna. Jak tylko wyszła na Spotify, od razu mi się pokazała w proponowanych, więc Spotify wiedział co lubię. Także ja Was też zachęcam do posłuchania, jeżeli lubicie tego typu klimaty. Pomyślałam sobie, że skoro już zrobiłam ten wielki dział kulturowy, to zrobimy chwilę na self-promo, ponieważ chciałabym powiedzieć o moim podcaście. W kwietniu ruszyłam z nowym projektem, z moją audycją,
radiową, nieradiową, czyli z podcastem. Polega on na rozmowach z ludźmi z przeróżnych dziedzin, począwszy od zdrowia, przez dietetykę, podróże, urodę, także modę i wiele, wiele innych, czyli są to wszystkie tematy, które interesują mnie. I zapraszam do siebie osoby, które wiedzą na te tematy o wiele więcej niż ja, dzięki czemu mogą nauczyć mnie bardzo wiele, a ja mogę się tym dzielić z Wami, bo wiem, że bardzo wiele moich zainteresowań to też Wasze zainteresowania, dlatego jestem przeszczęśliwa, że mogliśmy znaleźć wszyscy to medium i to miejsce, gdzie wszyscy się dokształcamy, spędzamy miło czas i poznajemy nowe, ciekawe osoby. Także to pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że chciałabym Wam podziękować z całego serca za to, jak w jak piękny sposób przyjęliście ten podcast. Było mi tak miło czytać Wasze komentarze, Wasze prywatne wiadomości, to, że go polecacie, to, że zaczęliście słuchać podcastów, albo to jest jeden z pierwszych podcastów po polsku, których zaczęliście słuchać. Także mnie było bardzo, bardzo miło, jestem zaszczycona i bardzo się cieszę, że mogę ogłosić, że mój podcast jest dostępny już na iTunes. Mówiłam o tym u mnie na Instagramie, ale jak piszecie sobie Karolina Sobańska Podcast, znajdziecie go na iTunesie. I jeżeli mój podcast się Wam podoba, to będzie mi jeszcze bardziej miło, jeszcze milej, jeżeli zostawicie ocenę i jeśli macie chwilkę więcej, to też recenzję. Dzięki temu podcast jest częściej pokazywany innym w proponowanych, a jeżeli Wam się on podoba, to byłoby fajnie, gdyby większe grono odbiorców, które niekoniecznie zna mnie z YouTube'a czy z Instagrama, mogło też na niego trafić. Także, tak jak mówiłam, możecie go posłuchać na iTunesie, na YouTubie, ale też na mojej stronie, na platformie SoundCloud. I nie przejmujcie się, że na YouTubie nie ma szczegółowych informacji o moim gościu, ponieważ, tak jak mówiłam w programie, wszelkie szczegóły są na mojej stronie, każdy podcast ma swój wpis, tam macie odnośniki do mojego gościa i do wszystkich najważniejszych rzeczy, o których mówiliśmy. Także zapraszam na karolinasobańska.com. I na koniec z działu podróży chciałabym wyróżnić jedną podróż, jaką odbyłam w tym miesiącu, czyli wyjazd na Gran Canarię. Odwiedziłam moją przyjaciółkę z Estonii, która tam spędza cały rok na wymianie i było to 2,5 dnia na Gran Canarii. Ponieważ był to wyjazd spontaniczny, nie mogłam sobie pozwolić na dłuższy wypad, ale spędziłam czas naprawdę w niesamowity sposób. To były 2 dni, 1 dzień w Las Palmas, 1 dzień w Maspalomas na plaży, przy pięknej pogodzie nad oceanem. Także pomimo, że to były 2 dni, to były spędzone bardzo intensywnie. Słuchajcie, pierwszego dnia zrobiłyśmy 24 km, drugiego 20, wszystko pieszo. Więc jak wracałam samolotem, to wszystko mnie bolało. To był mój rekord życiowy, jeżeli chodzi o kilometry, jakie przeszłam w tak krótkim czasie. Ale nawet to zabawne, ta kwestia turystyczna była tutaj na drugim planie, ponieważ ja kart nie widziałam od miesięcy i sam fakt, że mogłyśmy tak intensywnie spędzić czas tylko we dwie, nadrabiając stracone, no nie stracone, ale spędzone osobno miesiące, to było coś bezcennego, a przy okazji oczywiście miło było spędzić kilka chwil na Wyspach Kanaryjskich w kwietniu, także zapraszam Was też na vloga i na moją stronę, gdzie wrzuciłam też taki mały wpis z widoczkami. I na koniec końców muszę wyróżnić sam fakt, że przeprowadziłam się do Berlina i jest super. Jestem tutaj bardzo szczęśliwa, jak na pierwszy miesiąc uważam to za ogromny sukces. Moim ulubieńcem jest też moje mieszkanie, to jak się tutaj usiedliłam, to, że mieszkam sama, to, jakie fajne osoby tutaj poznałam i ile przyjemnych chwil spędziłam tutaj przez te pierwsze kilka tygodni. Plus oczywiście berlińskie knajpy, berlińskie jedzenie. Bycie weganką jest prawdziwym rajem, także musiałam o tym wspomnieć. Oczywiście pytajcie też się mnie o to, ale naturalnie będą wszelkiego rodzaju przewodniki po Berlinie w przyszłości dla Was. Także nie martwcie się, a już za 2 czy 3 tygodnie będzie film z Q&A o moich początkach w Berlinie. Już jest nagrany i na Was czeka, także niedługo odpowiem na te wszystkie pytania. Na sam koniec, jak zawsze, proszę Was o napisanie mi w komentarzu, jakie były Wasze ulubione rzeczy, produkty, wyjazdy w tym miesiącu. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!